Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu. Handel w parze do złotówki. Gra na dźwigni. Bezpieczeństwo. Coxie IO, Wszystkie rynki w jednym miejscu. Środa, 25 września 2019 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam na 158. kryptoniusy. A w dzisiejszym odcinku, jak zwykle, porcja wiadomości za świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w kryptoćwierka, czyli przegląd Twittera, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec. Jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości, to mamy sobie parę pozycji. Także przejdźmy na spokojnie do wiadomości. Kilka wiadomości się zebrało. Na początku, One Confirmation zbiera 45 milionów dolarów. Później, test, Testnet Filecoin ruszy już w grudniu. Powolny startbaktu. Kolejne przełożenie decyzji o ETF-y. <laughs> Daimler zrobił pierwszą transakcję na wygrzeszczenie. Circle wstrzymuje usługi. Bank of Fujaira dołącza do Ripple. Telegram zapłaci 400 tysięcy dolarów. I na końcu ze strony komparik.pl Bitfinex wygrywa apelację. Nie musi przedstawić żadnej dokumentacji. No cóż, zaczynamy. 158 kryptoniosy. <laughs> Jak widzicie w pasku, polała się krew. One Confirmation. Kolejny fundusz inwestycyjny w krypto pojawił się na horyzoncie. Wspierany przez miliardera Petera Tilla, Fundusz o on nazwie One Confirmation zbiera kwotę, zebrał kwotę 45 milionów dolarów w drugim funduszu. W chwili obecnej firma, po zakończeniu zbiórki, ma 75 milionów dolarów na inwestycje w nowe projekty kryptowalutowe. Twórcą projektu jest Maino, czy właściwie ToMaino. A działalność wspierają takie osoby jak miliarder Mark Cuban, Mark Anderson, Anderson oraz fundusz Horsley Bridge. No, oczywiście, poza Peterem Tillem. Co ciekawe, twórca funduszu był pracownikiem Coinbase'a i odszedł z firmy, gdy ta firma odmówiła stworzenia podobnego pomysłu, więc stworzył to sam. No cóż, można powiedzieć, chyba tylko tyle, że lecimy dalej. Myśleliście, że Filecoin jest martwy? Nic bardziej mylnego. Jak widzicie, Filecoin działa i ma się dobrze. Zdecentralizowany protokół hostingu plików, planuje uruchomienie własnego testnetu już w grudniu 2019 roku, ale to nie wszystko, mainnet ma pojawić się w drugi, pierwszym kwartale 2020 roku. Zespół stojący za projektem e, w tym roku otworzył kod projektu, a właściwie jego implementację napisaną w języku Go. Co ciekawe, za projektem Filecoin Story firma Protocol Labs, która stworzyła IPFS, czyli z angielskiego Interplanetary File System, tego używam między innymi DTube. E, I teraz pytanie, czy sia coin powinien czuć się zagrożony? No cóż, zobaczymy. Lecimy dalej. Bakt. Miała być bomba. Wyszedł kapiton kapiszon i to na dodatek wilgotny. Bakt ruszył i rynek się zawalił. Pierwszego dnia wolumen osiągnął 71 bitcoinów, czyli mniej niż na a ja Już o Koksi nawet nie wspominając. Czy to już koniec? Okazuje się, że nie. Pamiętajcie o starym rosyjskim przysłowiu Tisze jedziesz, dalsze budziesz Czyli wolniej jedziesz, dalej dojedziesz, tak najkrócej można e, To i tutaj ja tak podchodzę do baktu, poza tym Wszystko wygląda, że był to doskonale zagrany manewr, tak zwany podbakt Aby wywalić ludzi z longów, którzy wierzyli w to the moon. no cóż Jak ktoś grał longi na Bitmekie, to bardzo źle skończył Zalecam, spokój, myślę, że to się rozwinie Oczywiście wolumen dziadowski, no ale cóż Nie od razu Baktów zbudowano, lecimy dalej! ETF-y. Nadeszła data na podjęcie kolejnej decyzji w sprawie ETF-u i jak nie, zwykle nic się nie stało, tylko się wzestrało. Amerykański SEC ponownie dał sobie więcej czasu na podjęcie decyzji. Wniosek od Wilshire Phoenix Bitcoin and Treasury Investment Trust został złożony w maju. Aktywa miały być dostępne na New York Stock Exchange Arca. Decyzja nie została podjęta i SEC potrzebuje więcej czasu. A tuż za rogiem czai się wniosek od Bitwise Asset Management, który ma zostać rozproszony do połowy października. I jak myślicie, zatwierdzą oni w końcu te etf -y, czy raczej gówno z tego wyjdzie? Liczycie, czekacie na TF, -y, czy będzie kolejny numer z et pod ETF -y, jak pod BACT? Lecimy dalej! Daimler! Blockchain w motoryzacji? O tak! Producent samochodów, Koncern Daimler, dokonał pierwszej transakcji w oparciu o platformę Marco Polo. Firma jest właścicielem takich marek jak m.in. Mercedes-Benz. Przetworzono dane konieczne do wymiany płatności z firmą Dyr. I, a dodatkowo uczestniczył w niej niemiecki Landes, Landesbank Baden-Württemberg, Wür, czyli LBBW, nie będziecie LGBT, eee, platforma Marco Polo została stworzona przez startupy R3 oraz Trade i działa na platformie blockchainowej R3 Corda. Dzięki jej użyciu rozliczenie transakcji zajęło minuty, a nie jak do tej pory dni. Super sprawa, jeszcze raz powtarzam: Blockchain, bitcoin może upaść, blockchain przetrwa. Popatrzcie na blockchain. Lecimy dalej. Circle. Nie będzie Circle Research. Czy to przez spadek Bitcoina? Firma poinformowała, że zawiesza pracę nad tym projektem i musi przeewaluować swoją politykę. Podczas gdy dokonaliśmy znaczącego postępu, z naszym, w nas, jeśli chodzi o nasze oferty, jest to czas, aby przeewaluować naszy, nasz wkład i ogólną strategię. Mając to na uwadze, zdecydowaliśmy się, aby zatrzymać Circle Research, a właściwie aktywność Circle Research, na, na jakiś czas, aż zdecydujemy o, o przyszłej, przyszłym kierunku tego programu. Firma chciała wejść na rynek newsów ze świata kryptowalut i technologii blockchain. A czyżby to może konkurencja ze strony Mike'a i Phoenixa, dynam, dynamicznego duo polskiego świata kryptowalut i technologii blockchain, ich przeraziła, że Bitcoin Phoenix i Mike robią częściej newsy, że oni byli w stanie z całym zespołem ludzi? No cóż. Lecimy dalej. Ripple. Ripple nie zwalnia, a ich RippleNet, pamiętajcie, że nie używa to XRP, rośnie w siłę niczym kryptonaród. Właśnie ogłoszono, iż National Bank of Fujaira, czyli NBF, z Dubaju dołącza do sieci. Co ciekawe, jest to zgodne z ogłoszoną już wcześniej Polityką Banku, który ma zaraz rozwijać się na takich polach jak oczywiście blockchain, e, aplikacje cyfrowej bankowości i oczywiście robotyzacja procesów przemysłowych. E, podczas gdy Masowe rozprzestrzenianie się, z, z masowym rozprzestrzenianiem się technologii blockchainowej, NBF będzie używał zale, zalet RippleNet, aby za, zapewniać bezproblemowe, bezproblemowe doświadczenie, właśnie doświadczenie odczucia podczas wysyłania i odbierania pieniędzy globalnie i pracuje z innymi bankami, aby. Wprowadzić to, yy, aby wprowadzić Ripple w 2019 roku, można przeczytać w opublikowanym raporcie. No i pytanie: czy kolejny partner Ripple spowoduje, iż ludzie uwierzą w XRP? No cóż, ciężko zdecydować. Lecimy dalej. Wszyscy używacie Telegrama, a pamiętacie, że ich własny blockchain o nazwie TON okazuje się, że jest kasa do zgarnięcia. Jak nosi portal bitcoin.org? Pamiętajcie, że bitcoin.org jest to jedyny słuszny obok Kombarik.pl portal kryptonarodu, nie jakieś tam bitrutery, tylko bitcoin.org. Zalecam oglądać dużo, między innymi Dodo. Tam jest, pisze artykuły. Naprawdę mocna ekipa. Od czasu do czasu też Mike Satoshi. Pamiętajcie, że Mike Satoshi pisał artykuł na bitcoin.org, zanim stało się to mocne. Ogłoszono konkurs na stworzenie inteligentnych umów na ton. Można oczywiście utworzyć jedną lub więcej inteligentnych umów zgodnie z opisem w załączonym pliku. Zaproponować ulepszenia dla wirtualnej maszyny Fancy albo Ton. Zidentyfikować błędy i zasugerować poprawki dla testowej sieci Telegram Open Network. Pula nagród. 200 do 400 tysięcy dolarów. Wchodzicie, prosta kasa do zgarnięcia. Lecimy dalej. Ale zanim przejdziemy do nadchodzących wydarzeń, ze strony komparik.pl/BitFinex wygrywa apelację, nie musi przedstawiać żadnej dokumentacji. Artykuł pana Mirosława Wilka z 25 września. Po odrzuceniu przez nowojorski sąd apelacji giełdy PitFinex, w której domagała się ona oddalenia pozwu, twierdząc, iż sąd w Nowym Jorku nie jest właściwy do rozpoznania sprawy, wydawało się, że okoliczności przestały sprzyjać giełdzie i będzie musiała przekazać prokurator generalnej Nowego Jorku Lelicie Lelicie powiemy, Louise James dowody na obsługiwanie klientów z Nowego Jorku. Jednak we wtorek 24 września sąd podjął decyzję, na której nie musi już tego robić. No i cóż, Dostało po łapach Nowy Jork. Niech tak nie podskakują, bo się jeszcze zmarnują. A teraz możemy przejść już do nadchodzących wydarzeń. Jeźdźcie jeszcze raz dodo. Pamiętajcie o stronie kryptoskam.pl, bo warto jest obserwować tą stronę. Link oczywiście wyskakuje Wam na górze. A teraz już przechodzimy do wydarzeń. Na początku 28 września, Cardano ma mieć na drugie urodziny spotkanie w Bułgarii, a Dasz ma mieć konwencję w Europie, spotkanie w społeczności w Curichu i w Monachium. I 29 września Game Credits, który już wydaje się martwym projektem, robi Halving. Nagroda za blok będzie z 12,5 na 6,25. I oczywiście 1 października Cardano będzie miał Mipstab w Amsterdamie, w Holandii, oczywiście. A Piercoin będzie miał Hardwork o nazwie Mantis. Teraz przechodzimy sobie co tam kryptoćwierka, czyli obejrzymy sobie Twittera. Na początku Hodlona odpowiedział: Biorę sobie przerwę. Od Twittera i pojawią się z powrotem, aby przepowiedzieć, że bitcoin już nigdy nie spadnie do 10 tysięcy dolarów. Coś tu, jak zwykle, wyłączyłem. Oczywiście Quantum Resistant Ledger, ulubiona waluta Mortalusa, mówi o tym, że Mobile Wallet wersja 2.0 jest już dostępny na medium i wszystkie de detale możecie znaleźć w tym artykule. Oczywiście jeszcze David Schwartz porobił Jim Cousy Kelly. i jak widzicie, że Ripple zatrudnia Solutions Architect czyli jakiegoś architekta rozwiązań, możecie się zarejestrować. Przechodzimy też do kolejnego, kolejnego y, Twittera. Bitcoin nigdzie nie ucieka. Jesteśmy y, społecznością, która wspiera te same ideały, i będziemy, y, będziemy tutaj. Przejdziemy przez tak, można to przetłumaczyć, przez y, grube, y, y, przez tłuste I. Chude czasy, tak bym powiedział. Oczywiście, jeszcze jest informacja od Blockmana, że Blockman Gear Miner pojawił się w wersji 1.1.3. I na końcu, zobaczcie, jeżeli poznajecie, ta pani w środku jest to Altcoin Sara. Co, nie wiem, czy wiecie, pani mówi po polsku. Yy, rozmawiałem z nią już wstępnie, miała być w szpilkach na Bitcoinie wystąpić, ale jakoś nie możemy się dogadać. Możecie troszeczkę ją zacząć bombardować, jeżeli ktoś ma ochotę, to wtedy wystąpi. Przechodzimy teraz oczywiście do analizy sytuacji. Do rynku i od razu nam tu wyjechał BTC po 8357. Ale najpierw przejdźmy sobie do koń Papryki. Odświeżmy koń Paprykę. koń Papryki, Bitcoin dziki 8374. Niektórzy ludzie dostali cholery. Takło to taki wierszyk o Bitcoina o Bitcoina tutaj różnych rzeczach. Może na początku spójrzmy sobie na króla. Wiecie co się wydarzyło? Najpierw się pobaktowało, później się zesrało w ciągu Krótkiego czasu Bitcoin spadł z 9,500, rąbnął na 8,400, później było lekkie odbicie, a tutaj idziemy bokiem. No cóż, jak to wygląda z perspektywy 30 dni? Tak to wygląda, jak to wygląda. I oczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na kwartał w tył, to tak naprawdę zaczynaliśmy z poziomu ponad 11,00, właściwie 10,900, kończymy na poziomie 8,300. Pierwszy kwartał, pierwsze w tych dniach straciliśmy. No ale oczywiście spójrzmy sobie jeszcze na rynki do USD w ciągu 7 dni. Zobaczcie, że są nawet wzrosty, na przykład Replock Network zarobił 158%, yy, ale takich jakichś gówna nie będziemy przeglądać, właściwie no manga znowu zarobiła, ale oczywiście straty, jeśli chodzi o 7 dni, to oczywiście Hedera Hashgraph stracił 68%, a wydawał się taki dobry projekt, taki fajny, co tam jeszcze dalej mamy, Echo Real Estate, no to wiadomo, jakieś takie Function X, a zobaczcie 38%, Zilika, no ale zobaczmy co tu zostało nowego dodane, Sorachan Coin, coin ze sracza bez zmian, Ranking Ball, Gold i Torchain i Cyber Token, 3D Coin, ja zrobię 7D Coin, Rupla Token i w ogóle inne takie, Find Your Developer, <coughs> 40%, chyba nie znaleźli żadnego dewelopera, e, dobra sobie spójrzmy co tu jeszcze jeśli chodzi o dominację Bitcoina, w ciągu ostatnich 30 dni, jak wygląda nominacja Bitcoina, spójrzmy sobie całkowicie, niech tylko on mi tu Coin wczyta, właściwie widzimy płasko, tak koło 60, między 65 a, 60, a 70% właściwie. Dobra, spójrzmy jeszcze sobie globalnie na rynek, zobaczmy sobie jak poradził sobie świnioli, zobaczcie, Teter już skoczył na czwarte miejsce, Teter wczoraj w ogóle 2% zyskał, był, był strzał na teterze. Dla mnie to jest manipulacja level master, albo właściwie level expert, jak to niektórzy mawiają. Powiem w ten sposób, nagram o tym, postaram się może jeszcze jutro albo przed wyjazdem na Bitcoin Day nagrać jakiś odcinek w tym temacie. Zobaczmy co tu się dzieje. W ciągu 7 dni jest po prostu rzeźnia. Zobaczcie, niektóre waluty potraciły po, 30, po 33%, 1 trzecią wartości straciły, ale zobaczcie, ile sobie całkiem nieźle poradził, 5%. To jest całkiem nieźle. Oczywiście było to jakieś małe dragowanie, ale znowu są spadki, więc może będzie jeszcze trzecie dobicie. Eee, zobaczcie, chaining sobie całkiem nieźle polaził, nie 3,99% tylko na minusie w ciągu 7 dni. Eee, no USD Coin to wiadomo. Zobaczmy sobie jak wygląda świniolis, czy już jest poza pierwszą setką, czy jeszcze nie. No powiem Wam szczerze, że świniolis wyjątkowo wygląda dobrze. W ciągu 24 godzin prawie e, minus, prawie procent na plusie, oj 0,84 i w ciągu 7 dni minus 13. Oczywiście są lepsze, na jakiś eduker wskoczył. Zobaczcie, 0x jest nawet na plusie w ciągu tygodnia. Co tu jeszcze mamy ciekawe? Zobaczcie, ABBC Coin jest prawie 10% w ciągu tygodnia. Zobaczcie, w ciągu 24% stracił 10%, także, także tak to wygląda. Jeszcze sprawdźmy sobie oczywiście, e, oczywiście Red Coina, sprawdźmy. No ale zobaczcie, jakiś swipe 79%, spompowane jak, jak opony w Żuku. I zobaczmy dalej. Co tu jeszcze jest ciekawego? Jak wygląda Red Coin? 120 miejsce. Red Coin oczywiście też 18% stracił. No tak, jak spadł z 15% na 13% Satoshi, czy na 12% to tak to wygląda. Cóż ja, mogę, cóż ja mogę wam rzec? Ja powiem tak, dla mnie to jest okazja do dokupowania. Oczywiście nie jest to parada inwestycyjna, i to wy, nie żadne podsumowanie, i to wy musicie podjąć decyzję, czy stwierdzacie, że jeszcze będzie spadać, czy stwierdzacie, że dokupujecie teraz, czy uśredniacie cenę. Bo tak naprawdę ja w dupie mam te spadki, tak bym powiedział. Jak masz w dupie spadki, jesteś piękny i gładki, tak bym tutaj wierszem niczym z epopeji narodowej e, zaleciał. Ma, a właśnie, w sprawie wierszy macie dwa, na Discordzie są wrzucone, na Twitterze są wrzucone. Coś tam może nagramy wspólnie, jakieś kryptonaród band, byśmy nagrali jakąś wersję, na przykład, Bakt napada, no, tego typu rzeczy. Cóż ja jeszcze mogę, cóż ja jeszcze mogę wam powiedzieć, no zasadniczo mógłbym wam, yy, zasadniczo mógłbym powiedzieć, że hej, hej, Bakt napada, owoce trade'ów naszych zjada, nie? Tak to, tak to wygląda, nie? No i tyle, i tyle można powiedzieć w tym temacie. Przejdźmy sobie może do podsumowania. Ja będę do kupował, ale to nie jest porada inwestycyjna. Wasza kasa, wasza inwestycja. Co wy chcecie, to zrobicie. Przejdźmy sobie, tak jak mówiłem, do podsumowania. A w podsumowaniu dzisiaj, jak to zwykle bywa, jak to mówią pięknie niektórzy ludzie w życiu, tak to kto bywa, raz pęknie serce, raz wiadomo co. No cóż, wyjeżdżam w najbliższy weekend na Bitcoin Day, to już pewnie wiecie, także widzimy się z niektórymi z Was, widzimy się na Bitcoin Day w, w Poznaniu, oczywiście Bitcoin Day jest od soboty do niedzieli, w piątek będę w Warszawie, będę w Kompariku o godzinie 13.10, także jak ma, ma ochotę ktoś moje wypociny pooglądać, to może ja to zabiorę, bo to brzydko wygląda, jak ktoś ma ochotę moje wypociny, e, wypociny pooglądać, to zapraszam serdecznie. Zadałem rakiem, będę jakiś tam program prowadził. Będziemy sobie gadać o różnych rzeczach. Podejrzewam, że poruszymy pewnie kwestie baktu, spadku bitcoina itd. Tak 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 Oczywiście nie będzie kryptoniusów w sobotę z oczywistych względów, za co serdecznie przepraszam. Postaram się Wam jakoś nadrobić. Chciałem jeszcze powiedzieć, że podpisałem umowę o współpracy z projektem Taxcoin, o który pytaliście. Paweł Kurnik z Taxcoina był. Był na kryptostoku, wygłosił swoją prolekcję. Także będzie teraz taki mały mały wywiad, zapowiedź, mały wywiad, zapowiedź takie krótkie rozmowy na Bitcoin. Tutaj nagramy taki krótki wywiad, żebyście się dowiedzieli. Oczywiście możecie uważać, macie własne zdanie na temat projektu. Ja uważam, że jest całkiem ciekawy, całkiem wart uwagi, do zastanowienia się. No ale to Wy podejmujecie decyzję. A później będzie oczywiście w Mike's Labie, w MikeSlabie Research. Co jeszcze mogę być Oczywiście kryptowalutowa niedziela z Majkiem, którą za chwilę będę musiał dodać, żeby już Wam się tam pojawiała. Odcinek już 76 e, będzie e, będzie dostępny. E, teraz tak, chciałem zrobić jeszcze w kryptonisach losowanie, ale żeby Waszego cennego czasu nie marnować, nie przedłużać, to losowanie airdropu Trona z ostatniej kryptowalutowej niedzieli pojawi się jutro w oddzielnym odcinku, także czekajcie, pojawi się gdzieś tam pewnie w rannych godzinach, chociaż przed wyjazdem mam taki zapierdziel, że nie ma czasu taczki załadować, więc jak to się mówi, ciężko będzie. No i właściwie tyle. Chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu w okolicach środy pojawią się w Pewexie kożulki i kubki i nalepki. Nalepki będą oczywiście gratisowe do każdego zamówienia zamawiane. Będziemy dorzucać. I właściwie chyba z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Miłego wieczoru i do następnego razu.